wakacyjna podróż wyobraźni. Wyruszamy do Afryki. Od rana padał deszcz i dzieci się nie mogły wyjść do ogrodu. Siedziały na ganku i patrzyły na krople ściekające z drzew. Może zagramy w warcaby? Zaproponowała Basia. Nie lubię warcabów, skrzywił się Olek. Zawsze przegrywam. Bo dziewczyny oszukują, przyłączył się do niego Jacek. Kasia i Basia zaczęły krzyczeć, że to chłopcy nie grają uczciwie i pewnie pokłóciłyby się, gdyby mama nie krzyknęła do nich z okna. Zobaczcie, słońce świeci. Niestety tylko jeden promyczek zamigotał między drzewami, ale zaraz zniknął i znowu było smutno i szaro. Ciekawe, gdzie chowa się słońce, gdy go nie ma, powiedział Jacek. Może w Afryce? Rozległ się potem głos pani Jagody Poziomki. Mimo deszczu sąsiadka chodziła po ogrodzie z konewką i podlewała kwiaty. Chciałbym pojechać tam, gdzie jest ciepło, westchnął Jacek. Pamiętacie, co mówiłam wam wczoraj o podróżowaniu w wyobraźni? Zapytała pani Jagoda. Wybierzcie się do Afryki. Dzieci zamknęły oczy, a na niebie pojawiło się słońce. Ale tak naprawdę to już wcale nie było ich w ogrodzie, tylko w sawannie. Tam stoją żyrafy, krzyknęła Basia. A tam biegają zebry, pokazał Jacek. Wyglądają, jakby przed czymś uciekały. Uciekają przed lwami, zawołał Olek. Lepiej wracajmy. Gdy dzieci otworzyły oczy, okazało się, że deszcz już nie pada. Pobiegły do ogrodu, ale cały czas rozglądały się, czy z trawy nie wyskakują lwy.